siemano, dzisiaj wam pokażę, jak biedacy jak wy powinni jeść. Jestem mordzia króla! Cześć, Kinia, ale ślicznie wyglądasz, wyjdziesz ze mną jutro? Bardzo dużo zarabiam z moich podróży, kupię też łazienkę, proszę państwa. O, popatrzcie, jestem w swoim różowym kiblu! O, mam tutaj taką szafeczkę, w której trzymam, o, tubę! Wielka zielona tuba! O, jak ja nienawidzę wody, nienawidzę się myć! No dobra, w tej tubie, dobra. A, dobra, i na łeb. To jest po prostu farba, zielona farba na łeb. I co dobra. Teraz? Co mam z tym zrobić? Mam 5 palców, a miałem 4, dobra. O kurde! Co się stało? Pasek mam na głowie. Wytrę sobie tego gumulitu jeszcze w mordę. O, popatrz, może w klatę, tak? Tutaj mam taką. Jadę sobie moją BM-ką, ej, one wszystkie przede mną. Ej, oni wszyscy myślą, że ja odklejony, ale wiesz co, nie dotknąłem twojej żony. No dobra, a teraz lecimy sobie do mojego barbera. Siema, zapraszam was do środka. No, cześć Dawidek, hej, siema. No co tam? A nie, znowu jaś, kurde, dobre, byłem dzisiaj w fryzelu. Nie, baskata na zero? Tak. Nie, chcę tam. Aha, dobra, okej, rozświeżymy sobie tylko tak jak zwykle i jakaś kreseczka gdzieś tu coś tego, tak? Tak, no tutaj. I super, zapraszam cię. No, a mogę ściągnąć koszulkę, ty? Chcesz, możesz, no. No dobra, bo ale będzie trochę śmierdziało, tak? Okej, dobra. Ej, a ten kolor to ci się trzyma trochę, co? A, trzyma, jak moja rodzina, wiesz o co chodzi, weź. No, mordo, co ty mi tu? Za gorące. No, tak trochę. No, ała, kurde. No, za zimne? No, za gorące, no! A teraz Dawid zrobił mi tatuaż najnowszą metodą, czyli spray painting, a tutaj po tej stronie jeszcze nie mam. Jak uważacie, gdzie lepiej, tu czy tu? Dla ciekawskich jest to aerograf, którym się poprawia kontury. Nikt nie pytał. Okej, pokaż ładnie dziurkę. Ale jest zarośnięta. Ha, wy wszyscy myśleliście, że Bardenga ta klocucha to tak naprawdę ja i robię to tylko u barbera, nie? Będziemy ciągnąć na 5, dobra? Nie. No 5. No w końcu czuję, jak to śmierdzi. No i jaki wniosek, kochani? Trzeba czyścić swoje nozdrza, żeby czuć. Zobaczyć, gościu. Bomba klap! Rzutki przemo, to dobry przemo. La 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 la. Jesteś królem. Jestem mordzia królem! A teraz zobaczcie, jakby to powiedział mój dziadek psiakoska. Jaki fajny, takie poszeszki. No da, mam łańcuch, więc musimy zapłacić za parking. Ale mam panę, bo jestem znajomym Freeza, ale zrobię to. No i tu mamy parking, idę go wyrzucić właśnie do śmieci. A to moje auto nowe, zobaczcie. Zajebiste, wiem, że chcielibyście takie mieć, ale was nie stać. Siemano, dzisiaj wam pokażę, jak biedacy jak wy powinni jeść. Ja, jako że jestem ziomkiem Freeza, no to jem drogo, ale dzisiaj zrobimy wyjątek, chodźcie. Zobaczcie, zupka na biedaka. Wyciągnę sobie łyżeczkę. Nie jem nigdy takimi plastikowymi, zawsze srebrnymi, ale dobra, spróbujmy. No powiem tak, no, jakiś liść, kurwa. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz, dajmy temu szansę. No tak jak mówię, bardzo biedne, ale da się to zjeść, tak? No ja, że tak powiem, ciężko mi to przychodzi przez gardła. Tutaj mamy jeszcze jakieś otręby. A kurwa, śmierdzi gównem, ale spróbujmy sobie, zapijmy to winem i te smutki, jelito grube. Spróbujmy przekroić to, wydziabdziam to, sprawdzę. O kurwa, ale biedne! No dobra, ale dobra, spróbuj jeszcze raz. Co tak jest? To jest taka technika, nie? No powiem wam szczerze. Teraz tą marchew, żeby zapchać twarz. Patrzcie do tej wody. Wiem, że was nie stać na wodę, więc wysiorbcie kurwa z herbaty. Kurwa z marchewki, co ja p***le, jestem człowiek pro. Dobra, teraz będziemy jeździć moim wozem. Słuchajcie, no zatankowałem na fulla, opony napompowane, to moje easy. Ale poczekajcie, jeszcze trzeba znaleźć kogoś biedniejszego ode mnie, żeby go nawyzywać. Wezmę sobie rękawiczkę, żeby się przywitać z biedakiem, bo ja nie dotykam generalnie ludzi biedniejszych ode mnie rękami. Opona, felga, najdroższe co można mieć w życiu, a wy musicie zarabiać za marne grosze, minimalną krajową. Kurde, ale zasypione. No ale to nic, ludzie. Ja nawet nie czyszczę tego, tylko kupuję nową felgę od razu. Nie, dobra, nie kręć już tego, stary, bo ile mam się śmiać, stary, w tych moich Louis glasses. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jestem Przemek Pro, znajomy Freeza. Proszę mi naprawić oponę jak najszybciej, bo inaczej pan obsmaruje w social mediach. Oczywiście, zapraszam teraz. Bez problemu, da? No dobra, to jadę. Ty, no gość się zgodził, kurwa.
Przestraszył się. Jedziemy, chłopie, gaz do dechy, rura i... Powietrze mi spada tak szybko, że mi powietrze spada. Oho, spadło. Porysowana felga, no nic. No to wszystko. Macie tak 20 minut na pewno. Nowy komplet trzeba kupić, moi drodzy, bo nie ma co nawet tego dratowywać. Ja się nie będę babrał w jakichś takich rzeczach. To jest mój Rolex, słuchajcie. Ta, 30 tysięcy euro. Mam wyjebane. Wpływam po prostu w pieniądzach. Mój brzuch zajebisty. Dzień dobry. No tak, przyszedłem właśnie zdonatować biednych ludzi, którzy robią za minimalną krajową. No i idę, zjebałem po auto znowu. Mam loda i generalnie mam wyjebane. Okej, okay, dzisiaj będziemy reperować moje wyliniałe... No, kładź. Daj. A, dobra, już się kładę. O. I muszę ci nauczyć... Co? Oduczyć spóźnialstwa. A, kochana, to dlatego, że jestem ciężkim królem i po prostu nie mam szacunku do ludzi właśnie. Nie odpisał, musiałam zadzwonić. Ej, Przemek, będziesz dzisiaj? O kur... No, przepraszam, ale to akurat dlatego, że spędzam za dużo czasu z Bartkiem Kubickim. No, teraz nie będziesz nic widział i teraz też w ogóle nie będziesz nic mówił, bo będziesz miał maskę na oczach i na ustach. A, to git, to cięcie sobie trochę od mojej mordy. Czujesz już takie złagodzenie? Mhm. Oj, ale uważaj na moją brodę. Wczoraj mi wyrosły pierwsze dwa włoski, więc... Możesz do mnie przejść częściej. To robimy teraz kupi. O, jakie to przyjemne, chyba zaraz zasnę. Dobra, pójdziemy go. Przemciu. Wstaję, mamo. Gdzie jestem? No, wszystko gotowe. A brwi? Spałeś. Co, serio? Czy rączki ci nasmaruję, podciągę koszulkę do góry. Przemek, to koleżanka mówiła, że dwa razy cię na randkę zapraszała, jak to wytłumaczysz. Że jeszcze ta randka się nie odbyła. No dobra, powiem wam. Ja, widzowie, nie wiem jak to powiedzieć. Ja po prostu, nie podobają mi się kobiety po prostu. No co, tak czasami jest, no. Wytłumaczył. No to żadne Przemek wytłumaczenie. No jak to, mordo, podobają mi się tylko free, świeży, barty kury. I tyle, po prostu, tak to jest, no. Czas na kompletną wycieczkę po podwórku Kasi i wujasa. Tutaj jest jakaś dziwna palma, nie wiem do czego to. A tutaj jest, słuchajcie, okno, przez które możemy ich podglądać. Tutaj za to jest pasek, którym wujas bardzo często się kąpie, dlatego jest taka brudna woda. Wow, a tam w ogóle pływa gówno! Zanim wyjdziemy, muszę zrobić bardzo ważną rzecz, czyli oznaczyć teren. Co? Lubię se siknąć czasami. O, wiecie co? Pójdziemy jeszcze obsikać opony. Na takie opony sika się perfekcyjnie, ale niestety skończyło mi się siku. Więc zabieram je do domu i obsikam je w domu. No jak to? A włosy chociaż... O, no i widzowie, właśnie dlatego naszczałem im na opony, no co? Cześć, Kinia, ślicznie wyglądasz, wyjdziesz ze mną myślę, jutro? Myślę, że nie dam rady, jutro. Serio? Nie, pojutrze też nie dam rady. Dzień dobry, dzisiaj będę kupował żarówki, jestem w sklepie z żarówkami, hej. Hejko. No dobra, tutaj jest oczywiście żarówka najdroższa, ale jako, że jestem Przemkiem Pro, o proszę bardzo, tutaj są te bardzo drogie żarówki. Nie kupię oczywiście najdroższej, bo to by było niezdrowe, ile jest tu żarówek, kurde, nie wiem, którą wybrać, kurde, ja. Dobra, wziąłem wszystkie, bo jednak wiecie co, bardzo dużo zarabiam z moich podróży. Kupię też łazienkę, proszę państwa, to jest łazienka, którą będę miał jeden w swoim mieszkaniu. O proszę bardzo, jak zaoszczędzić wodę? Kąpiemy się w ubraniach, proszę bardzo, bo jak za te wszystkie żarówki, no nie starcza. O, kibelek oczywiście, można też zrobić kupę w sklepie i później ją wyciągnąć, powąchać, jest git. Żeby oczywiście nie zrobić żadnego syfu. Tak sobie siedzę, tak sobie robię kupę. No i dobra, nagle z kupy się przeniosłem do garażu, a tak naprawdę na halę, ponieważ muszę wymienić opony, ponieważ jest już czerwiec, a ja dopiero zmieniam opony na letnie. Jest to bardzo odpowiedzialne, tak jest, a tutaj... Wiecie co? No niestety, BMW ma wiele minusów, ale ma też plusy, na przykład bardzo dużo pali i jest powolna. Dobra, no tutaj sobie tańczę, śpiewam, bo ja jestem taki właśnie zwariowany. Chcę wam pokazać, jak to jest, jak klucz bywa za duży do dziurki i trzeba używać siły, bo czasami się tak zdarza w życiu, że jest za duży klucz. Wpykamy wtedy na siłę po prostu, let's go.
No i udało się zmienić koło, prawda, zakładamy. Tylko trzeba pamiętać, żeby bieżnik był ustawiony do tyłu, ponieważ wiadomo, na wstecznym szybciej się ucieka przed policją. Proszę państwa, tak to jest. Trzeba też wypucować, prawda, bardzo ładnie. Ja to lubię pucowanie, prawda, często się pucuje do Freeza. No, on tego czasami nie lubi, ale... No, dzięki za odcinek, to był taki dubbing, pa!